Pod ostatnim odcinkiem, w którym to poruszaliśmy temat tego, dlaczego rodzice Riley nie mają nowych emocji, dużo z Was napisało mi w komentarzach, dlaczego sądzę, że pojawi się jeszcze piąta nowa emocja, która de facto jest ukrytą emocją. Dlatego stwierdziłem, że nagram odcinek, który szerzej wyjaśni ten temat. Zacznijmy może od tego, dlaczego uważam, że w drugiej części tego filmu pojawi się pięć nowych emocji, a nie cztery. Otóż jak mówiłem to już w poprzednim odcinku, radość to jedyna emocja, która patrzy na wprost, a nie w dół jak pozostałe cztery emocje. I oczywiście każda z pięciu podstawowych emocji dostała swój nowy odpowiednik, oprócz właśnie radości, co to jest w zasadzie pierwszą poszlaką, która powinna nam sugerować to, że coś jest na rzeczy. Kolejnym czynnikiem, który sugeruje nam to, że w nowym filmie może być jeszcze jedna emocja, jest to, że w trakcie jednego z wywiadów scenarzysta drugiej części W głowie się nie mieści, powiedział, że w pierwszej części filmu musieli wybrać od 5 do 27 emocji, a w tej części poznamy kilka kolejnych projektów emocji, które się nie pojawiły w poprzedniej wersji. Tak więc myślę, że tutaj celowo zostało użyte słowo kilka, by nie zdradzić od razu wszystkich nowych emocji. Zresztą jak nawet popatrzymy na zwiastun tego filmu, to dopiero w końcowych napisach dostajemy nazwy kilku innych emocji, tak samo jak mamy plakat promujący ten film. Nie mamy na nim podpisanych nowych emocji. I to w zasadzie wygląda tak, jakby scenarzyści specjalnie nie chcieli od razu powiedzieć, co jest na rzeczy. Gdyż zazwyczaj, jeżeli jakieś studio filmowe wprowadza kontynuację swojego poprzedniego dzieła, to w zwiastunie dostajemy te nowe rzeczy, by zostać przyciągniętymi do kina. A tutaj jednak Pixar postanowił dać nam jedną nową emocję, a pozostałe umieścić w napisach końcowych. I to jeszcze w taki sposób przyspieszonych, że bez zwolnienia prędkości odtwarzania praktycznie nie jesteśmy w stanie je wychwycić. Dlatego to też powinno nam po części sugerować to, że coś jest na rzeczy. Czwartym powodem, dla którego możemy sądzić, że w nowym filmie pojawi się piąta emocja, to to, że mieliśmy w pierwszej części kilka scen z dodatkowymi emocjami, które później zostały usunięte. Pierwszą usuniętą postacią była satysfakcja. Ten bohater miał odpowiadać za to, że Riley chciała uczyć się nowych rzeczy oraz poznawać świat. Kolejną usuniętą postacią była nadzieja, która w zasadzie świetnie dogadywała się z radością i zawsze pojawiała się w momentach zwątpienia. Trzecią usuniętą postacią z pierwszej części filmu była miłość, po której w zasadzie zostało w nim takie wspomnienie, że Riley miała w swojej głowie projekt wymarzonego chłopaka. Za to pod koniec filmu była scena, w której to na meczu jakiś chłopak w niej się zakochał. Sorry. Dziewczyna! Tak więc to miłość cały czas po części ukazywała się w tym filmie. I szczerze powiedziawszy, skoro w pierwszym filmie sceny z tymi postaciami się nie pojawiły, to jest szansa na to, że w tym filmie one się pojawią. Dlatego, że często studia robią tak, że usuwają z filmu niedopracowane sceny oraz postacie, za to w późniejszych kontynuacjach filmów te sceny lub postacie są ponownie wykorzystywane, z tym, że cały design ich się potrafi zmienić. Dlatego spośród tej trójki moim zdaniem piątą postacią będzie miłość. A sądzę tak z kilku powodów. Po pierwsze, jeżeli dostajemy takie postacie jak zazdrość, wstyd, niepewność oraz apatię, to idealnie do tego grona pasuje miłość. Bo w zasadzie, kiedy czujemy miłość, to tej emocji mogą towarzyszyć wszystkie te nowe emocje. Po drugie, tak jak wspominałem w odcinku o nowych emocjach, mogliśmy je po części zobaczyć w pierwszym filmie, tylko nie jako nowych, osobnych bohaterów. A po scenach, które wam pokazałem, uważam, że miłość też po części się pojawiła w pierwszym filmie. Dlatego moim zdaniem najlepszym faworytem na piątą ukrytą emocję jest miłość. Jeżeli chodzi o mnie, to na dzisiaj ode mnie to na tyle. Możecie dać znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. No i przy okazji możecie też tutaj zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi informacjami ze świata animacji. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.